Siemanko, intruder z tej strony, witam was serdecznie. Dzisiaj jadę po raz trzeci kontynuować test amunicji karabinowej kalibru 22. Zobaczymy, jakie marki, jakie typy amunicji dają jakie skupienie, przynajmniej na moim karabinie. Mam nadzieję, że film wam pomoże, bo często gdzieś na forach i tego typu innych miejscach padają pytania, jaką amunicją, bo moja sieje. No to dzisiaj sprawdzimy, jaką amunicją, bo tobie sieje i mi też siała. I po testowaniu kilku rodzajów amunicji znalazłem te, które trafiają w punkt. Dla każdego, kto uważa, że 22 jest pedalska, o tym może w innym filmie, bo się myli. Najtańszą metodą na strzelanie precyzyjne jest oczywiście strzelanie z dobrego karabinu 22, dlatego że amunicja jest tania i karabiny również są w miarę przyzwoitych cenach. 22 daje dużo fanu i po strzelaniu w tarczę. Na przykład można wpaść na pomysł, aby strzelać do zszywek, którymi przypina się tarczę do podkładu. Ja któregoś razu na taki pomysł wpadłem i wyniki były różne. Jak wiecie lub nie, są trzy elementy celności. Jeden element to jest strzelec, drugi element to jest karabin, dobra lufa, dobra komora, ale trzeci element to jest amunicja. Chciałem sprawdzić na szybko, na jakiej popularnej amunicji można osiągać jakie wyniki. Testu nie dokonywałem z najbardziej stabilnej pozycji, bo broń była oparta na plecaku, a nie na dwójnogu. Pozycja nie była leżąca, bo jestem leniwą dupą i mam za duży mięsień piwny, ale z pewnością sposób, w jaki testowałem amunicję, daje spory pogląd na to, która co może nam dać. Amunicja, jaką testowałem, była Sailor Bellot Standard, Sailor Bellot High Velocity, jedyna amunicja w teście o zwiększonej prędkości, dwie amerykanki, czyli CCI Standard i Hornady Varmint Express, niemiecka Gecko Rifle Standard, niemiecka Lapua SK Standard Plus, tak, SK jest robione w Niemczech, i RWS Special Match. Należy tu zaznaczyć, że od prawej do lewej amunicja robi się coraz droższa, ale nadal jest to średnia półka cenowa. Podczas drugiego wieczoru marznięcia na teście amunicji obok mnie pojawił się kolega strzelec z pierdolonym ręcznym miotaczem ognia, czyli rewolwerem czarnoprochowym. Ja nigdy nie strzelałem z rewolweru czarnoprochowego, a on nigdy nie strzelał z broni długiej z lunetą. No dobra, ja będę dużo cichszy. Więc ja wziąłem się za jego miotacz ognia, a potem on usiadł na mój karabin. Natomiast to jest fajne w środowisku strzeleckim. Jesteśmy prawie jak bracia. Przy czym czasami jeden przynosi do piaskownicy miotacz ognia, a drugi cichą, precyzyjną pykawkę. I możemy się zamienić zabawkami. No ale ja tu pitolę o piaskownicach, a mieliśmy robić test amunicji, więc zabieramy się do rzeczy. Strzelanie odbywało się z lunetą na 50 metrach w cele średnicy 2 cm. Na pierwszy ogień poszła Sailor Bellot Standard i tak jak wcześniej to się przytrafiało z tą amunicją, siała ona mniej więcej w średnicy 5 cm od celu. Warto tu zaznaczyć, że odchyły od punktu celowania na różnych rodzajach amunicji związane są z tym, że luneta zerowana była na amunicji Sailor Bellot Standard. Kolejna amunicja to Sailor Bellot High Velocity. I tutaj oczywiście z racji tego, że jest to szybsza amunicja, spodziewałem się tego, że przestrzeliny będą ponad celem, natomiast nie spodziewałem się aż tak dużego rozrzutu. CCI Standard przy celowniku zerowanym na Sailor Bellot nosiła ciut wyżej i ciut w lewo, natomiast robiła bardzo przyzwoite grupy i spokojnie można stwierdzić, że jest to amunicja powtarzalna. Był taki moment, kiedy zmieniłem zerowanie celownika, więc to, co mówię, a to, co widać, może się nieco różnić od siebie. Hornady Varmint Express również nosi nieco wyżej i lekko w lewo. Jeżeli chodzi o zgrupowanie i powtarzalność kolejnych strzałów, również jest to bardzo przewidywalna amunicja, aczkolwiek jako jedyna w teście charakteryzowała się tym, że aby ją załadować, należało w bardziej stanowczy sposób domknąć zamek. Kolejną testowaną amunicją, z której strzelałem pierwszy raz i która zrobiła na mnie
naprawdę duże wrażenie jest Gecko. Grupy uzyskiwane na tej amunicji były naprawdę imponujące, tym bardziej biorąc pod uwagę cenę amunicji. Cena oscyluje mniej więcej w rejonie amunicji celi RB-LOT, natomiast skupienie jest dużo, dużo lepsze, bardziej przewidywalne. Ta amunicja również strzelała ciutkę bardziej w lewo od punktu celowania. Kolejną amunicją było Lapua SK Standard Plus. I tutaj, tak jak można się było spodziewać po firmie Lapua, ta amunicja, mimo iż z niższej półki Lapuły, strzela bardzo precyzyjnie i bardzo powtarzalnie. Jest to jednak już amunicja z nieco wyższej, nadal średniej, półki cenowej. Lapua nosiła mniej więcej 3,5 cm w lewo i około centymetra powyżej punktu celowania, więc poddałem ją drugiej próbie i strzeliłem nią w tarczę. Strzelając w tarczę nie zmieniałem zerowania celownika, tylko przeniosłem punkt celowania mniej więcej o 1 mil w lewo. Natomiast mój błąd polegał na tym, że dystans, który chciałem wymierzyć, na moim celowniku powinien odbywać się na powiększeniu 10, a ja zrobiłem to na powiększeniu 12, czyli strzeliłem nieco za bardzo w prawo. Natomiast ta grupa, piękna, bardzo przyzwoita, biorąc pod uwagę, że strzelałem zmarznięty z plecaka, z przeciętnie stabilnej pozycji. Amunicja RWS Special Match również strzelała ponad punkt celowania, czyli jest szybsza od belotki i nieco w lewo. Jak widać, amunicja również robiła ciasne grupy, natomiast powiedziałbym, że dość porównywalne z Lapułą. Tutaj istotne jest to, że RWS jest jeszcze droższy niż Lapua SK Standard Plus. Podsumowując, zakładam, że z każdego rodzaju testowanej amunicji można osiągnąć ciaśniejsze grupy w bardziej przyjaznych warunkach, czyli przy bardziej stabilnej pozycji strzeleckiej i na pewno przy bardziej dogodnej temperaturze i wilgotności powietrza. I nie mówię tutaj o wpływie temperatury czy wilgotności powietrza na balistykę, bo w tak głębokie snajperstwo tutaj nie ma co się zagłębiać. Natomiast bardziej chodzi o komfort strzelca. Te strzelania odbywały się głównie w temperaturze minus 3, minus 2 stopnie. Te ujęcia, które były filmowane w dzień, było mniej więcej plus 4, plus 5. Siedząc po kilka godzin na strzelnicy, można zmarznąć, czyli opuszki palców stają się mniej wrażliwe, mniej precyzyjne. Sam komfort strzelca również maleje i oczywiście w pozycji, w jakiej strzelałem, w pewnym momencie mięśnie się męczą. Właśnie z tego względu nie należy tego testu brać jako matematyczny wyznacznik jakości danej amunicji, jednak pozwala to mniej więcej ocenić, jak dana amunicja wypada pod względem powtarzalności strzałów. Oczywiście na pewno da się znaleźć jeszcze celniejszą amunicję, wiem, że taka istnieje, natomiast gdy chcemy strzelać sobie dla rozrywki rekreacyjnie, no to tej amunicji trochę schodzi, więc nie wiem, czy jest sens inwestowania w 2 czy 3 razy droższą amunicję. Oczywiście, gdy zrobi się cieplej, mam zamiar wybrać się na większy dystans, może 100-150 metrów i sprawdzić, jak na tym dystansie strzela mi się z tych lepszych rodzajów amunicji, które tutaj pochwaliłem. Ponadto planuję zrealizowanie filmu przedstawiającego ten karabin, który testowałem, jako opinię bez ściemy i celownika, z którego korzystałem, gdyż moim zdaniem jest wart uwagi. Jednocześnie bardzo dziękuję osobom, czyli widzom, którzy wspierają kanał, ten i mój stary, bo dzięki Wam dużo łatwiej jest mi realizować te filmy i mam większą motywację, by znaleźć czas na ich realizację. Jeżeli chciałbyś wesprzeć ten kanał, możesz przesłać wsparcie poprzez PayPal. Na piwo mam, na wódkę mam, na jedzenie mam, więc jest to wsparcie bardziej skierowane na amunicję i szukanie nowych rozwiązań, żeby filmy dla Was były jeszcze ciekawsze. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę, zostawcie nóżkę lub pietruszkę. Jak widzieliście pod poprzednimi filmami, chętnie odpowiadam na komentarze. Ja już się z Wami żegnam. Wielkie dzięki, że wpadliście do mnie po raz kolejny. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Intruder.